Wrocław żyje biegami, o czym świadczą nie tylko dwie największe biegowe imprezy w mieście, czyli półmaraton i maraton. Amatorzy najprostszej formy ruchu przede wszystkim się ruszają codziennie, można ich spotkać w każdej części miasta. I dla nich, i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z biegami, kolejna propozycja od Maraton Team. W tym roku odwiedzą nas bardzo znani goście. Już o godzinie 9 z pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu trening biegowy na 10-kilometrowej dłuższej z dwóch dostępnych trasie. Wyruszą wszyscy chętni uczestnicy. Wyruszą, co bardzo ważne, z panią Wandą Panfil, czyli polską mistrzynią świata w maratonie, uczestniczką takich wielkich imprez maratońskich, jak m.in. biegi na królewskim dystansie w Bostonie, Nowym Jorku czy Tokio. To jest trasa dłuższa dla tych, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanych. Jednocześnie o 9 także grupa początkująca wyruszy w trasę 6-kilometrową, trasę, która tak naprawdę będzie przebyta w tempie marszobiegu, także spokojnie wszyscy chętni na pewno ją ukończą. Nieco później już z praktyki przejdziemy do teorii, ale wykładów z taką postacią biegów życzyłby sobie chyba każdy. O godzinie 10 spotykamy się w jednej z sal Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu i tam spotkanie z kolejną bardzo ważną gwiazdą światowego sportu i lekkiej atletyki, która nas odwiedzi, czyli Marcinem Lewandowskim, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy w biegach na średnich dystansach, czyli zwłaszcza w biegu na 800 i 1500 metrów. W obu inicjatywach można wziąć udział bezpłatnie. Zarówno trening, jak i spotkanie mają być atrakcją dla tych, którzy chcą z biegami żyć. Za pan brat. Cała ta impreza jest oczywiście bezpłatna, nie obowiązują żadne zapisy, wystarczy stawić się o godzinie 9 na pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Co ważne, informujemy i przypominamy, że obowiązuje tam limit liczby uczestników, to znaczy pierwsze 150 osób weźmie udział w rozpoczęciu sezonu biegowego, także przypominamy i zachęcamy do punktualnego przybycia. Co ważne, w części biegowej mogą wziąć udział osoby tylko pełnoletnie, zaś w spotkaniu z Marcinem Lewandowskim wszyscy chętni. Marcin Lewandowski przy okazji będzie promować swoją książkę. A uczestnicy biegu z Wandą Panfil otrzymają dodatkowy zastrzyk energii, oprócz endorfin, rzecz jasna. Wszyscy uczestnicy dostaną też małą przekąskę energetyczną, tak żeby móc uzupełnić stracone podczas biegu węglowodany. Serdecznie zapraszamy, najbliższa niedziela, 1 marca, godzina 9. Dodajmy wszystkie te atrakcje na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.